mnie. Dzień dobry, magazyn bez spiny, jeszcze taki no niemalże świąteczny. Takie resztki z pańskiego świątecznego stołu. Trzeba dojeść te krokiety. Tutaj już trochę zesechł, wiesz, jakaś buła zeschła lekka, ale serniczkę dołożyć. Tak w polskiej polityce, nie? Tak? Już się tam niektórzy nażarli, a reszta to tak tu coś spadnie, tu zostanie, to my takie teraz resztki zbieramy takie, z poświątecznego przynajmniej stołu. Przynajmniej w tej pierwszej części tak, naszego spotkania. Bo potem sobie rok podsumujemy troszkę, spróbujemy to spojrzeć inaczej. Pośmiejemy, chociaż tu nie ma się co śmiać. Dobrze, to jeszcze tak w klimacie życzeń. Tak, wiesz, Wojtku życzeń, i drodzy państwo, wszyscy składaliśmy sobie dobre, ciepłe życzenia, święta upłynęły. Szczere, rodzinne i tak dalej. Tak. Jest też taki jeden polityk, który też złożył takie życzenia. Zobaczmy. Mało jest równie pięknych dni w kalendarzu jak ten, który się właśnie zbliża. Boże Narodzenie. W przedświątecznym biegu często tracimy z oczu to, co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem, pięknym i poruszającym. Pragnę życzyć wszystkim Państwu, by przy wigilijnym stole mieli Państwo poczucie wspólnoty właśnie w duchu radości. No, mi to. No jest to jednak poczucie wspólnoty. Poczucie wspólnoty. Stole, pan, bo to był, drodzy Państwo, może ktoś nie wie, może ktoś się jeszcze nie rozpoznaje. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Tak. I tam dalej, bo też już nie chcieliśmy przedłużać tego świątecznego, tej świątecznej egzaltacji w przypadku żeby pana. Żeby zbyt ciepło nie było. Ale on tam mówi o takim jednym, że tak powiem, miejscu przy stole i prawda, żeby tamten. I ty od razu myślisz o polityce, tak? Ja i ty tak sobie od razu, pomyślałem. Bo drodzy państwo, to pytanie, które zadajemy, to jest pytanie to Wojtka. Ja wymyśliłem, czy Jarosław Kaczyński zaprosił Mariana Banasia na Wigilię? A to jest dobre pytanie. Naprawdę? Bo popatrz, niegdyś przecież ręka w rękę, w jednym szeregu. W jednym rządzie. I w jednym rządzie. No ludzie zasłużeni przecież, jakby nie było dla Polski. No, no to może pana Banasia tak... Połamać się opłatkiem. Połamać się, przełamać tak, te wszystkie. Bo oni się sfary w ostatnich tygodniach cały czas łamią. Łamią się, głowę, co zrobić co z Marianem. Zrobić i tak dalej. Inna sprawa, to ja tak, to mogę mało prywatę. Proszę. Panie Marianie, bo ja 2 tygodnie temu wysłałem pytania do Najwyższej Izby Kontroli a propos jednej opinii dotyczącej służby więzień. Ja bym serdecznie chciał na nowy rok, taki prezent noworoczny chciał. A wiesz, bo my tak przy tych politycznych życzeniach niektórzy był taki, to już nie będziemy pokazywać, bo to aż grzech pokazywać, ale był na przykład ksiądz Wojciech Lemański, który pokazał na Facebooku przełamany opłatek. To jak ksiądz to opłatek, ale opłatek był przełamany konstytucja. I że złamana konstytucja, złamany opłatek, złamana Polska. Co ta opozycja chciała z tą konstytucją? A nie, to nie o opozycję chodziło, no tak? No chyba o rząd. No tak czy inaczej, no nie wiem jak u ciebie. Jaki ksiądz, a jaka konstytucja? Była polityka przy stole u ciebie? Wiesz co, niewiele nawet. Niewiele. Niewiele, bo ja byłem w zupełnej mniejszości. Rozumiem. Była przez chwilę, ale wyszedłem, znaczy... Nie będziemy mówić młodzieży, bo to ten. Lepiej barszczyk. Barszczyk, drodzy państwo, łóżka, majonez. Spór o majonez był podobno dość duży w internetach. Był. Ciebie który je się przy kolacji? U mnie się je jednak kielecki. U mnie też. Kielecki, kielecczyzna, to jest szkieletczyzna to. Nawet, tak. Szkieletczyzna, tak. Chociaż no u mnie tak. To bardziej tak. No nie, no nie. Pozdrawiamy producentów majonezu kieleckich. Innych zresztą też. Jedzmy na zdrowie jedzmy, tak. Jeszcze w tej oktawie do Sylwestra pojedzmy do trzech króli, a co? Do sześciu nawet. Dobrze, lećmy dalej, drodzy państwo, bo tych życzeń było więcej, nie tylko Marian Banaś z ciepłymi pozdrowieniami z Najwyższej Izby Kontroli, ale też pani premier była już na szczęście, nieszczęście, co kto lubi, ale była. Znaczy na szczęście są życzenia. Tak. To posłuchajmy tak. Drodzy Wielkopolanie, święta Bożego Narodzenia już niebawem. Pewnie będziemy je spędzać w gronie rodzinnym, ale moje myśli będą wracać tu, do Wielkopolski, do was. Serdecznie wam dziękuję za to, że mogę realizować swoje ambicje w Brukseli i życzyć wam wszystkiego, co najlepsze na te święta. Spokoju, zdrowia i ciepła od swoich najbliższych. Tego wam życzę. No jakość tego nagrania nie powala, to nagrane żelazkiem chyba było albo innym tam kalkulatorem. Niemniej jednak, no to były służby prasowe pani europoseł. Słuchajcie, ja z nerwów, drodzy państwo, to jest taki długopis, ja bym chciał go pokazać, ale to słabo tu widać. On jest cały wygryziony. To już jest taki po prostu resztka, taki ogryzek długopisu, bo ja przez całe te kilkadziesiąt sekund gryzłem, żeby tam nie było jakiejś wpadki. Ja wiem, że są święta też, żeby nie poszła znowu ten dywanem z Merkel. Tam, żeby nie maszerowała. Ja wiem też, że są święta, ale trochę się powyzłośliwiam, bo te ręce tak złożone przy życzeniach, to tak trochę nie? Były dziwnie. Jak taki robot, wiesz. Może to jest robot. Transformers. A taki, może to po prostu, to nie była pani Ewa Kopacz, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tylko jej awatar. Tylko awatar.
Bo nie, w Polsce musi być jakaś Ewa Kopacz. Musi. Pamiętaj, musi być, bo nie byłoby, bo wiesz, no tam potem byłoby gonienie tych dinozaurów, ale wiesz, z kamieniami. Coś z tymi życzeniami jest coś takiego, że ci politycy muszą się ustawić, czy to przy Choince, czy przy Szopce. Tam widziałem. Nie, że pani Ewa lubi Szopki, to wiemy. To wiemy. Nie? Ambasador Przyłębski tam czytał gdzieś ze stóp swoich, bo tam miał chyba na kartce i tam czytał te życzenia. Tak. Jest też jeszcze jedna sprawa. Pani kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Znowu mi się złamał i jeszcze bardziej mi ja się nie złamał. Dotykam, nawet, bo ja się przestraszyłem się, bo powiedziałeś kandydatka i ja się tak przestraszyłem, że będzie kolejna wpadka, że znowu złamałem. No rozumiem, no ja nie chcę łamać, bo bym się kota głowę urwać. Kota nie wolno, bo za to 6 lat w Polsce. Zostawmy, także, tak. Zobaczmy, no właśnie, czy pan, mąż pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie wiceprezydentem, bo on w tym spocie też wziął udział. Wziął. Kuchnia posprzątana, stół nakryty. Czekamy na najpiękniejszy wieczór w roku. Drodzy Państwo, święta to moment radości, ciepła, na który czekamy cały rok. Z tych chwil, kiedy tak bardzo czujemy się razem, czerpiemy siłę, by radzić sobie w życiu codziennym. Właśnie bycia razem potrzeba nam dzisiaj wszystkim najbardziej. Zaprosiłam Was do swojego domu. Jest ze mną mój mąż. Za chwilę przyjdzie syn i przyjaciele. Chcemy złożyć Wam życzenia. Drodzy Państwo, życzymy Wam szczęścia, miłości i zgody. Żebyśmy w te święta wszyscy, bez wyjątku, zobaczyli w innych tylko to, co dobre. I żeby cała złość wyparowała ze wszystkich głów. No właśnie, no i tam pani Małgorzata jeszcze życzyła wszystkiego najlepszego. Ale wiesz, czy mąż pani Małgorzaty będzie wiceprezydentem? Doskonałym, tak. Niewiele ma do powiedzenia, bo jest w tle. I tam go wołają. Panie tam, Janie, czy tam... chyba Janie, panie Janie, to pan przejdzie teraz. I on tak, no tak, przesuwał się, a i potem zaczął mówić. Ale dał radę. Nie, bardzo ładnie powiedział. Spot profesjonalny. Zwróć uwagę, no. Nic się, ja już zgryzłem już do połowy ten długopis, tam się prawie nic nie zepsuło. Aha. Tam bombka była z konstytucją, ale na jedną rzecz zwróciłem uwagę. Tak. Nie na to, co wszyscy, o czym będzie za chwilę, tylko na jedną rzecz. Tam ta. W tle, pies też w porządku, okej, nie? Ale tam w tle była kuchnia. No. Ty wiesz, że kilka chwil przed Wigilii, wiesz, jak wygląda kuchnia. No jest. Bajzer, mąka się wala, tu, brudny, prawda, tu grzyby, pierogi, tu kapusta, latają, tak. Tu wiesz, tu matnia, tu coś, tu siostra, może byś w końcu wymyła te naczynia. Pies kucie, tu pies już zjadł, kucie, tak, zjadł, tam dokładnie. Obsikał prezenty w choinkę, a tam nieskazitelny porządek. Bo to jest, wiesz, to jest Polska Platforma Obywatelskiej. Ty myślisz kategoriami pisowskiego siepacza, gdzie jest tego bajzlu, nie? Połamane konstytucja. Jeszcze u ciebie Biedroń w tej Galicji, nie? Opłatka, wiesz, opłatka nie ma. Nie, albo jest złamany. Właśnie tu nie było opłatka. A, rozumiem. Tu, że jest ten opłatek, a tutaj symbol, jest, wiesz, czysto. Czyst, bombki z konstytucją, ta. A nie tam z jakimiś szopkami czy innymi żłobkami. Ani pół... Jezusia maluteńkiego, a na niczego. A na to faktycznie. Ten zabobon znowu, wiesz? A tak tu popatrz. Masz świetną panią prezydent, jeszcze lepszego wiceprezydenta, co niewiele mówi i wie, jak się przesuwać, tak, po kuchni, tak, prawda? Jest piesek, a zaraz przyjdzie syn i przyjaciele. No jest, dobrze, że nie jest. Sowa i przyjaciele, bo wtedy by się zaczęły nagrania. Ale to pani i afera gotowa. Nie było. No nie było, ale jak przyjdą nas na kolację wigilijną, syn i przyjaciele. I tam Sowa dopiero się nagra. I się zacznie, o panie, wiesz, to co się zacznie. Kim, jak ten pies. Tak. Dobrze, drodzy państwo, no ale w tym spocie był taki moment, pewnie państwo zauważyli, kiedy w okularach pani przyszłej prezydent, bo że zostanie, to wszyscy wiemy, że wiemy, będzie wybrana w maju. Oczywiście, tak. Mrugały takie niebieskie światełka. Tak. No, chyba to była bombka. Czy wiesz, byli trwa tacy, spór. Byli, znaczy zobaczmy to może, o. No właśnie, jest taki, tutaj odbija, to Paweł Rybicki, to od pani premier Beaty Szydło współpracownik, myślałem, że ludzie żartują z tym prompterem w oczach pani Kidawy, ale chyba nie, no rzeczywiście, jest jakieś światełko w oczach. W tunelu, może to jest to światełko w tunelu, platformy, o której światełko chodzi w tunelu. Pani Kidawie-Błońskiej. Tak czy inaczej, no jest jakiś tutaj problem. Jeśli to była bombka, to pół biedy. Tak, tylko jaka bombka, też z konstytucją. No chyba tak, konstytucję w oczach pani Małgorzata tak, by co miała. Ma w oczach, ma konstytucję. Gorzej, jeśli to faktycznie takiej kiepskiej jakości prompter, czyli, bo prompter to jest, jak dobrze rozumiem, taki ekran, gdzie czytasz. Leci to wszystko jak w wiadomościach, że tam czytasz tylko, że tam kolejny sukces rządu pana premiera. Ten prezes, premier chciałem powiedzieć, a widzisz, no prezes Kurski tam, prawda, ma pik, nie? Tak, i tak ma dalej, pik z Martyniukiem. Tak, z Martyniukiem. Podobał ci się Zenek, tak abstrahując, wczoraj był benefis Zenka. Ja na szczęście, półtorej godziny... niestety byłem w podróży. Mm-hmm. I
przez to nie byłem, nie oglądałem, ale wiem, że będzie to powtarzane do końca. To specjalnie dla ciebie, Wojtku, obiecuję, tak? Że w sylwestrowym wydaniu będzie. Bez spin, na które już zapraszamy we wtorek o 10. Wyjątkowo. Ja ci pokażę, tak. Zenka, i pokażę ci, jak Jacek Kurski śpiewa piosenki Zenka. Może być? Może być. To wspomnę, bo ja jakoś, wiesz, ale codziennie w wiadomościach będzie mi to przypominane. Ja ci teraz to przypomnę, ale ty mi w telewizji Polsce.pl w sylwestrowym bez spin już teraz zapraszam. Wracając jeszcze do pani Kidawy, tak. Bojewskiej, to ciągle trwa spór, czy tam był prompter, tak, czy nie. I teraz tak, co wskazuje, że był? Ja nie, drodzy państwo, ja nie twierdzę, ja że myślę, był, że nie było, bo pani Małgorzata ma taką, taką głowę. No a z drugiej strony popatrz, przecież przez ostatnie tygodnie, miesiące nawet, puszczaliśmy różnego rodzaju materiały z panią Kidawą Błońską i ona tam nie było zdania, żeby się w czymś nie pomyliła. No to prawda. Wszystko elegancko. Państwu zostawiam wnioski. Wnioski. Tak. A że mąż reżyser. Aha. I się zaczynają spekulacje. Panie reżyserze, ja pana widziałem we wszystkich filmach. Tak. Dobrze, lećmy dalej. Zostawmy tych polityków na chwilę kilka przynajmniej. Tak, zapraszamy do seansu świątecznego z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewem Bońkiem, który lubi czasem coś wrzucić przy okazji świąt, jakichś tam dni świątecznych na Twittera swojego. Tym razem też wrzucił. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Chciałem się pochwalić moim starterem, który od wielu lat robię dla mojej rodziny, który jest wielkim powodzeniem. Otóż przygotowujemy rukolę, która jest bardzo ładnie pokrojona jako bazę. Na to pomodorini, bardzo małe pomodorini, widzicie jak to się robi. W międzyczasie przygotowuję 2-3 litry wody. Z białym troszeczkę doleję białego wina, trochę soli, trochę marchewki, pietruszki. I wrzucam do tego krewetki. Krewetki muszą w tej wodzie wejść 1,5 do 2 minut, kiedy tylko zaczną się robić biało-czerwone. Wyciągamy je, następnie troszeczkę chodzimy zimną wodą i potem je ładnie obieramy. Jak je kompletnie już obierzemy wszystko, to kładziemy na ten, na to przygotowany już wcześniej talerz. Wszystko jest przygotowane. Teraz co robimy? Na koniec, kiedy już trzeba podać, kiedy przyjdą goście, trzeba tylko troszeczkę cytrynki i na to dobrego oleju. I muszę wam powiedzieć, że to jest znakomite. Wesołych świąt. Bawcie się. No właśnie, to taki prawdziwy Italiano Vero. No to czekaj, ale wyszło to. Czy Bonik lubi polskie święta? No właśnie. Bo u mnie na Wigilii nie było takich tam pomodorini, pomidorini, krewetki. Ale wiesz, to jedno szanuję. Karpia dawać, a tu nie krewetki jakieś. Bardzo chami. Ale kiedy te krewetki robią się biało-czerwone, było, tak? Czyli szanuję pana prezesa, że na obczyźnie. Na obczyźnie. Kulinarnej przynajmniej. Jednak na tej obcej ziemi. Pamiętał na tym chłodzie, żeby był polski włoskim. Akcent. Nie było barszczu, nie było karpia, nie było kuti. I nie było pierogów, ale z krewetki grzybami, były biało-czerwone. Italiano Vero. Italiano Vero i pomodorini. A myślę, że tam oni przy choince to też śpiewają bardziej Italiano Vero i ciao, ciao. Bella, ja niestety wykażę się kompletną ignorancją i nie wiem, któremu rzymskiemu klubowi kibicuję. AS Romie, bo AS grał Romie przez lata w Romie. No, tak, no to zrozumiałe, ale może mu się coś tam zmieniło. Nie, no wiesz, ja mam blisko osobę, która nagle zaczęła kibicować nie Krakowiczy, a Wiśle. Zdarza się. Zdarza się i wiesz, dlatego pytam. No ale dobra, no to tak. No to no trzymamy kciuki za pana prezesa, żeby ale to polski akcent był. Ale takie krewetki to byś mucił po świecie. O panie, i to wiesz, jakie to jest dobre, to jadłem kiedyś, tak. Ale u prezesa? Gdzie u prezesa, gdzie ja malutki u prezesa. Rozumiem. Jadłem kiedyś tę potrawę, bardzo smaczna jest. Dobrze, drodzy państwo, życzymy. Ale można polskie pomidory również dać, malinowe. A polskie krewetki też, z Wisły złowione? Z Wisły, znaczy teraz w Wiśle to wszystko pływa, włącznie z krewetkami. Podobno, co wyrzucisz, to jest w Wiśle. Podobno także u Trzaskowskiego będzie kiedyś tak, w Warszawie, że z Wisły nie będzie żadnych tam ryb, nie, tylko krewetki. Krewetki będą. Pięknie, to będą dobre co czasy. Co tam akurat z knajp i wyleci to no będzie, tak. Dobrze, ostatni materiał w tej części koło świątecznej to taki fragment, zdjęcie z programu Kropka nad i, taki mem. Kamil Bortniczuk siedzi, no i kiedy przy wigilijnym stole usiądziesz pomiędzy ciotkami? No jest pani Gasiuk-Pichowicz Kamila poseł, kłanka, która macha rękami, jak jest zawsze pani Monika Olejnik, która z długopisem wymachuje i pan też Kamil z taką miną, że on wie, że musi wysiedzieć do końca tej wigilii. No bo tak głupio cioci powiedzieć, ciociu, mam dość tego ględzenia. Pii, wiesz, drugiej ciotce przestań się z tą ciotką kłócić i tak dalej, mówi, może być, ale patrz, to jest właśnie to. To są takie polskie dwie święta. Kobiety się kłócą, a chłop głodny w środku, proszę, ja ciebie siedzi, ani ja widziałem zjeść, ten program, wiesz. Ja widziałem ten program, ja akurat też gdzieś przy lepieniu uszek i barszczu, tak, robieniu, tak, włączył mi się on. No i pan Kamil rzeczywiście tam siedział. Kontrowersyjnie. One tam, wiesz, na niego sru, tu z jednej strony pani Monika urocza, z drugiej pani Kamila też urocza. One to w pewnym momencie chyba nawet zapomniały, że on jest tam, prawda? Ale to
często u nas w przy polskim stole. Wszyscy tutaj, a ty żeś sprowadził z Niemiec ten samochód, nie tak jak tak, żeś mówił, nie? Tak. A ja na Kaczyńskiego nie głosuję. Ty zostały łóżka jeszcze, nie? I tak dalej, nie? To wy wszyscy... A potem jest sobie taki kuzyn Kamil, który siedzi spokojnie. Ale bitulek. Dobrą wiadomość mamy dla fanów pana Kamila. Wiceministrem został. O, tak, będzie tak. W domu radość na pewno u pana Kamila. Pozdrawiamy pana Kamila. Kamilę też, Kasiu Pichowicz. I panią Monikę również pozdrawiamy. Najlepiej, najserdeczniej. Na razie miałczymy, dzwonimy, wrócimy w drugiej części już z podsumowaniem roku, który nam się niestety albo niestety kończy. Do zobaczenia za chwilę. Druga odsłona magazynu bez spiny. Bez spiny spróbujemy się pochylić z troską takim na razie roboczym podsumowaniem roku, bo przy Sylwestrze jeszcze sobie spojrzymy wstecz. Tak, tak porządnie. Na pak porządnie, ale teraz też no, był ten rok bardzo polityczny. Były jedne wybory, drugie wybory, jedna kampania, druga kampania, Nobel, wszystko było. Tak. Była też miłość. Nie w Zakopanem, nie tylko przynajmniej. Bo była taka, znowu gra, była taka sekunda, jeśli chodzi o polską politykę, gdzie wszystko, gdzie wszystkim wydawało się, że może być inaczej, nie? Że będzie, że może inaczej. Być fajnie, że możemy być w sumie tacy piękni, piękni, mili, chciałem młodzi, powiedzieć. Tak. Ale... Dobrze, to zobaczmy ten moment, ten chwilę, ten nieuchwytny jak odruch skrzydeł i motyla. Nie działo się to w Paryżu, nie, nie działo we Włoszech. Działo się to nie. Tuż przy ławie poselskiej Jarosława Kaczyńskiego. No to wow, no, z wachlarzem, powiedziała no, pani poseł Katarzyna tak. Piekarska, dziś w Koalicji Obywatelskiej, kiedyś w SLD. A to chyba pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach, tak, prawda? Tak, bo tam było jakieś podpisywanie, że tam wspólny zespół ochrony zwierzątek, futerek, coś tam. To pan, pan prezes jak prezes zwykle chętny w tego rodzaju inicjatywa. Tak, no i to jej się musiało zrobić gorąco. Ale wiesz, przecież kobita, a to pozytywne określenie, przepraszam, żeby się tam... Kobitka. Przecież kobitka, przecież od lat w polskiej polityce. No, widziała nie takich niejedno. Prezesów. Nie, kosiła takiego to akurat nie. Kosiła ale w studiu telewizyjnym równo pisowców, platformersów, to, SLD-owców. A tutaj? Michała Kamińskiego. No różnie tam urok kosiła. Pana Jarosława Dauzna. I nagle całe to, wiesz, ten jazgot, ten wrzask. Wszystko prysnęło jak... owość głęboka. Ale niewiele z tej miłości chyba zostało w Sejmie, bo potem się zaczęło znowu. Przecież między panią Piekarską a panem Pusem nie słyszałem jakichś perturbacji. Pani Katarzyna jest bardzo, bardzo sympatyczną posłanką Koalicji Obywatelskiej. Pan Jarosław Kaczyński posełką. Sympatycznym. To już jest twoja wersja. Dobrze. Tak czy inaczej, pan prezes był trendseterem tej miłości w Sejmie. Trendseterem był. Trendseterem tak. Też był wcześniej literackiej w kariery Olgi Tokarczuk, bo jeszcze zanim te wszystkie noble się porozdawały, zanim pani Olga została zapraszana do Senatu i tam wszyscy z lewej strony ją hołubili, bo wiadomo, że PiSu nie lubi, no to był sobie jeszcze tam w roku 2013, to był 14, tak. Był sobie taki pan Jarosław z Żoliborza, który na pewnym czacie z internautami mówił tak. Jaka jest pana ulubiona książka, co pan obecnie czyta? W tej chwili to państwa zaskoczę, bo ja czytam księgi jakubowe pani Tokarczuk, która pewnie sama jest zaskoczona tym, że czytam jej książkę. No właśnie, no i zadajemy sobie pytanie po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński doczytał te księgi jakubowe? Już doczytał. No i też pytanie, no nie bójmy się chyba powiedzieć, czy załatwił Nobla pani Oldze? I dlaczego załatwił tej lewaczce Nobla? Poczekaj. Po pierwsze, ty zaatakowałeś od razu panią Tokarczuk, a przy okazji jak to ty PiS, że ona PiSu oczywiście nie... No tak o, mówi. Nie, poczekaj kolego, poczekaj. Ja nie dalej jak wczoraj. Przez chwilę widziałem taki fragment programu jednej z takich stacji na niebiesko-żółto. W Rażych. I tam ona mówi, ja... Uwielbiam ją, przed, ale to nie ta, nie, nie ta piosenka. Rozumiem. I ona mówi tak, nie, no ja też, to jakby ta sprawa wyborów była dla mnie ważna, bo ja jestem przeciwko autorytaryzmowi i przeciwko tym, którzy tam chyba niszczą tak. Konstytucję, powiedziała. To dlaczego twierdzisz, że ona nie lubi PiS?
że jakby wziąć to zdanie i popatrzeć na to, co się działo chwilę przed świętami, nie, to ona właśnie lubi. Rozumiem. A że jeszcze Jarosław Kaczyński załatwił. Ale czemu nie Morawiecki? Załatwił, nie wiem, Rymkiewiczowi, Myśliwskiemu. Nie, 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 to jest, robota. Pamiętaj, że prezes Kaczyński to jest wybitny strateg. Jankowi Pietrzakowi. Boże święty. Nie? Przecież to lewactwo w Sztokholmie by się w życiu na nich nie zgodziło. A ten Serb, co został, czy tamten Jugol. No to, co, to też lewak, ale to dawno no, było. Nic ci się nie klei w tej opowieści. Nie? Nic, nic. No dobra, moim zdaniem on załatwił to Karczuk, bo wiedział, że na nią się zgodzą. A może po prostu się prezesowi księgi Jakubowe spodobały i załatwił. A by się mu się spodobało akurat. No, to tak sobie myślę. Dobrze, drodzy państwo, czytajmy jak najbardziej. I czytajmy, panią Olgę, i pana Jarosława Rymkiewicza, Marka. I Jarosław Kaczyńskiego też czytajmy. Też książę chciałem na koncie. Ma, to dobrze, prawda. Lećmy dalej, drodzy państwo. No bo prezes przeczytał, zresztą zanim wszyscy jeszcze czytali, ale pan premier Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jak sama nazwa wskazuje, książek te przynajmniej Tokarczuk nie czytał. A którą książkę Olgi Tokarczuk pan przeczytał? Chciałby pani ze mną porozmawiać o książkach pani Tokarczuk. Próbowałem, nigdy nie dokończyłem. No i pan premier, z nerwów znowu ten długopis ułamał. Pana premiera pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pan Piotr jest bardzo sympatycznym panem ministrem, ale no książki Tokarczuk przed Noblem nie przeczytał. Potem oczywiście już żartując w swoim stylu mówi, no dobra, dokończę. Trzeba to trzeba. Ten Nobel, jak już Kaczyński załatwił. Już Kaczyński, no bo nie dlatego, że to jest na przykład dla kogoś mogłaby być wybita literatura. Nie. Skoro pan prezes załatwił. No skoro pan prezes czytał księgi Jakubowe, no to nie wypada teraz nie znać. Jezu, no. I teraz wiesz, co jest najgorsze, że ci biedni posłowie PiSu, wszyscy, jak jeden mąż pod choinkę, albo dostali księgi Jakubowe, albo biegunie, biegunów dostałem na przykład. Tak, dostałeś? Tak, czytałeś dostałem. Już, czy jeszcze? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Jeszcze nie. Przeczytałem kilka książek pani Olgi Tokarczuk, ale akurat tej książki. Myślałem, nie? Że powiedziałeś, że przeczytałem kilka książek w życiu i tak kropka. Ale wliczając to łyska. Dzieci z Bulerby. Oraz na Jagody, bo to jest jednak to tak całkiem przeszedł. I nawet zrozumiałem. Cześć, ale wiesz, że dzieci z Bulerwem to nie Tokarczuk. Jak to nie? No właśnie. Przecież też Skandynawia. Taka, no wszystko ci się... Dobrze, więc pomyliło mu się jak wszystko. Już, drodzy państwo, sobie poczytamy po tej Wigilii, to potem trzeba sobie pośpiewać. Zazwyczaj śpiewa się kolędy. Kolędy śpiewali też ładnie w telewizji, której widziałem Golców. Jak tak, śpiewali. Akurat oni potrafią. Co potrafią. Jak co, ale kolędy nawet potrafią. Z mamą śpiewali. Tak, z mamą swoją? Bardzo ładny występ. Aha. Tak. No dobrze, no to tam śpiewaliśmy sobie kolędy z Golcami, ale zanim jeszcze te kolędy się śpiewano przy okazji świąt, no to był taki moment w trakcie kampanii wyborczej, że pan premier nawiązał. Już nawet nie wiemy, której. Nie bo to była jedna wielka kampania. Ona jest dalej, ona to jest dalej najgorsze. Zresztą, tak. Więc pan premier też o Golcach powiedział. Zobaczmy, posłuchajmy, wróćmy do tego pięknego nagrania. Szanowni państwo, tutaj gdzieś, tutaj niedaleko Golcowie, bracia Golcowie stąd pochodzą, prawda, z Milówki. Oni mają taką piosenkę bardzo piękną. Crazy is my life, prawda? Więc nawet jak wam się wydaje czasem, że trochę jest to szalone, co się dzieje teraz, że to jest niemożliwe, to uwierzcie, że jest to możliwe i można jeszcze więcej. No crazy, i pięknie, zobacz, crazy is my life. Ja myślę, że no nie wiem, co tam u pana premiera śpiewano przy choince, ale na posiedzeniu rządu to czasami też mi się tak wydaje, że jest ktoś, crazy. Ktoś przynosi, przychodzi Ziobro z tą kolejną ustawą kagańcową, czy tam i nawet nie dyskutują, tylko wiesz, tam sekretarz albo nawet premier włącza taki przycisk, tak. crazy. On już wie, że już będzie tak. Kolejne okrążenie crazy. A to przychodzi tam minister finansów coś o bankach, nie, to tu ściernisko. Będzie San Francisco i tu będzie stał mój bank. Pięknie, tak jest, wszystko tak. Się zgadza. Tak to znaczy, miejmy nadzieję, że tak to nie a wygląda. A potem przychodzi minister kultury albo inny, że przychodzi podglądać Bernadetkę, ale żaluzje w oczach, w oknach ma zasłonięte. A i tak ministrem, ja uważam, że ministrem kultury, znaczy wicepremierem. Zenek Martyniuk. Zenek Martyniuk, absolutnie. A premier tak. Mógłby taki benefis Zenka poprowadzić. I to dlaczego nie? A dlaczego oczywiście, nie? Ludzie kochają, tak. Premier kocha. Premier oczy kocha zielone, wszystko. Nie wiem jaki kolor ma oczu pan premier. Pan premier, ale... nie wiem. Zielone. Dobrze. Zielone. Drodzy państwo, w tej kampanii były różne rzeczy. Jak państwo słyszeli, Crazy is my life absolutnie przodowało u pana premiera w trakcie kampanii. No ale niektórzy nie stawiali na muzykę, nie stawiali nawet wcześniej na literaturę, jak to każdy. W ogóle nie stawiali, nic nie stawiali. Stawiali, a nie stawiali. Dzbanek, imbryk na stole. Na stole. I siadali do herbaty. Zobaczmy, jak w Polsce wyglądała. Na stół imbryk stał. Jak wyglądała kampania Krzyśka Czabańskiego, pana przewodniczącego, zobaczmy. Cztery lata.
lata temu, jak się otworzyło telewizję publiczną, to no, było, można powiedzieć, słabo i jednostajnie. A dzisiaj no, naprawdę wielka zmiana. Naprawdę wielka zmiana. I to jest zmiana, którą no, uzyskaliśmy w wielkiej mierze dzięki tobie. No Krzysztof się tylko, pan Krzysztof uśmiechnął, wiedział, że to dzięki niemu też. Że wszystko to jest dzięki panu. Nie wiem, czy pan prezes Kurski by się zgodził, że to dzięki panu Krzysztofowi, nie, bo tam to... jest gorzka miłość, taka szorstka przyjaźń. Tak, tak słyszałem. Drodzy państwo, proszę tego nie słuchać. W obozie władzy nie ma żadnych, nie ma żadnych pęknięć i niesnasek. Tak czy inaczej, herbatka z prezesem nie pomogła w kampanii. Odpowiadam na to nasze gorące pytanie panu Krzysztofowi. A podobno herbata służy. Wiesz co, jak dla zdrowia. No nie wiem, Ruscy do tej herbaty to wiadomo, co dorzucają. To była herbata z prezesem. Mm-hmm. Ja byłem przekonany, że po takiej herbacie to jednak, no, pan Krzysztof pobije wszystkie rekordy. Ja myślę, nie pobił. Nie pobił, bo tam pan prezes Kaczyński mówi, że słabo i jednostajnie. A czy oczywiście. Ale że było, że tak było, TVP. Tak. Teraz TVP nie jest nie słabo jest. Jednostajnie. Jest Zenek, jest Sławomir. Jest Sławo, jest Voice of Senior i te panie starsze. Jest rolnik, co szuka żony. Cały czas jej szuka. Tak. Też mi długopis znowu wypadł, a już taki zrozgryziony cały. No tak, jest, są wspaniałe wiadomości. Absolutnie. Powiedzmy sobie to szczerze. Powiedzmy sobie szczerze. Tak, które tak. są przeciwwagą, prawda, i tak są dalej. Przeciw. Generalnie. Są wagą. Są wagą. Tak, no tylko, że. Wysp tych nie, wysp nie ma. Ale generalnie, no się, no pan Czabański, tak, no, no nie wiem. No. Ja pamiętam też takie wywiady pana Krzysztofa, który mówił, że już dość z tym disco polo, dosyć, że już za dużo, że teraz będzie Bach, Penderecki i wiesz, balet rosyjski, nie? Ale. A z tym rosyjskim to nie wiem. Coś nie, ale balet. Coś nie pykło, no i jest Zenek dalej. Jak ale ludzie kochają. Kochają. Piki są. Zenka kochają. Zenka kochają. Telewizja. A jeżeli Zenka kochają, to i pana prezesa Kurskiego, no to i może by coś z panu Krzysztofem. Ja naprawdę obiecam ci, że rozpoczniemy sylwestrowy odcinek bez spiny od nagrania Zenka z Jackiem. Dziękuję, bo jednak nie to męczy. Męczy mnie to. No. Stefana Niesiołowskiego to męczy co innego. Krezes Kurski też go męczy, chociaż z innych powodów. Ale Stefana męczy Grzegorz Schetyna. No i był taki moment w ciągu roku, kiedy już puściły wszystkie, chciałem powiedzieć. Puściły wszystkie nerwy. Dobrze, że powiedziałeś nerwy. Bo ja wiem, co chciałeś powiedzieć. Wiem, organ wiem, w ciele. Puściły też wrotki, odpięte zostały i Stefan ruszył z szarżą. Jak to tylko Stefan potrafi. Teraz mówię, Schetyna jest człowiekiem, który otoczył się grupą niesłychanych kryzysów, a poza tym jest całkowicie nieskuteczny i głupi, no nieinteligentny. Głupi? No, głupi, nieinteligentny. No jego, no jeżeli on daje Kidawę Błońską, trzy lata za późno, ale powiedzmy, wreszcie ale, zrozumiał. No właśnie, czyli dobrze. Pana zdaniem to jest dobra decyzja. Ale za późna, tragicznie spóźniona, która nie zmieni chyba porażki wyborczej, tak mi się wydaje, niestety, ale to wtedy już powinien schować to, te sztuczne panie te marszałku, implanty, ja teraz w roli te zęby, adwokata diabła, te dziąsła, powinien schować. Ale nie pamiętam mi skąd, powinien schować. No i jest teraz Kidawa Błońska, nie tak, że jest Kidawa Błońska, ale wychodzi za chwilę i w każdej chwili jest ten Schetyna koło niej, a jak się może, to przed nią się wpycha i te swoje mądrości wygłasza. No jest to po prostu, a, no, no niszczy to, co sam zrobił, bo powinien się schować, on nie rozumie tego. Schetyna to oznacza niestety władzę PiS-u. Jeżeli ten człowiek nie odejdzie z polskiej polityki, nie będzie miał wpływu, to będzie rządził PiS. Panie Marszałku, rządziło, co tak naprawdę wydarzyło PiS. Się między panem a Grzegorzem Schetyną? No, wrażenie, więcej, że ten konflikt ma jakieś jeszcze mocniejsze nie, podłoże. Żadnych, bo nie, pan ma żadnych. Tyle żalu nie, i tak... No, nie mam żalu, ja mam pogardę, obrzydzenie. No, no, ale to są bardzo mocne ja mam żal do tasiemca, no, to obrzydzenie. Ja mam, jak pan zobaczy, tasiemca, no, żal do niego, mam no, ale co pan porównuje Schetynę do tasiemca? No, obrzydzenie, no ja się brzydzę nim. No, tasiemiec to jest pasożyt. Ja się brzydzę, no to jest pasożyt na polskiej polityce, to jest pasożyt. Pasożyt, który zniszczył teraz... Platformę i niszczy demokrację w Polsce. Bo... No dlaczego? Ale wiesz, że dziąsła ma brzydkie, dziąsła. Że on ma poga... on schowa te dziąsła. Dziąsła tasiemca, rany boskie. Reste. Ale jakie, wiesz, ja się zastanawiam, jak wyglądają dziąsła tasiemca, pan profesor Niesiołowski, to on wie najlepiej tam te kwestie jako różne, znawca, tam, jako znawca motyli, między... robaczków. Dziąseł też znawca, jak się okazało niedawno. Nie, ale to jest, wiesz, ja zapomniałem, bo tych filmików jest o tyle w ciągu roku, że jeden za drugim, jeden temat zamyka drugi, ta bieżączka nas wszystkich, ale takie perełki się zapomina czasem. Zapomina, a nie, a to wiesz, a szkoda, prawda? Takich emocji, to nawet, wiesz co, Tusk wobec Kaczyńskiego, ta. Kaczyński wobec Tuska. Nie, oni nie powiedzieliby takich. Tam sobie chłopaki rękę podali, jak ta, trzeba było, tak. A tutaj tasiemiec, wiesz co. Ale nawet jak się nie znoszą, to jakoś tak
Biedna pani redaktor Kamila, która tam próbowała coś, ale głupi, ale to było ale nic. Ta siemię, ale dziąsło. No tak to wyglądało w ciągu tego roku, taka była też takie miłość. Mamy i dziąsła. Gadaliśmy trochę sobie o tych potrawach świątecznych. Mówiliśmy, że tam na deser to kutia może być, kluski z makiem, tego rodzaju historie, serniczek i tak dalej. No ale pan prezes w ciągu tej jednej z kampanii wyborczych, prezes Kaczyński, wyznaczył inny trend, bo jak pan mówiliśmy, jest trendseterem i co do Tokarczuk, i co do miłości w Sejmie, i też kulinarnie trendseter. Ja nie przepadam za słodyczami, ale jest jeden wyjątek, rurki z kremem. No i teraz pytanie, Wojtku, ile rurek z kremem zjadłeś w tym roku? Ja w tym roku dużo zjadłem rurek z kremem, ale nie jakoś nieprzemysłowo dużo. Nieprzemysłowo, tak. Ale zjadłeś coś. Ale coś tam zjadłem. Się zdało. Zdarzyło. Po pierwsze, ja znam ten stat pana prezesa. Byłem przygotowany. I tak, o ile wcześniej te rurki, to tak, no zjadłem, ale ten, to teraz już zjadam z przekonaniem. Ja teraz już tak zjadam, one są wtedy biało-czerwone, tak jak się biało-czerwone krewetki. Bońka. Czyli najpierw krewetkę, bońka biało-czerwoną, a na deser biało-czerwoną rurkę z kremem Jarosława Kaczyńskiego. No a potem taki już ten żurek zamiast frytek, ale to o tym będzie, jeszcze będzie. Będzie w trzeciej części żurek z frytkami. Tak. Dobrze, to jeszcze to ja na koniec lubię, tej lubię. Części, jeśli zdążymy. Zdążymy. Krystyna Pawłowicz i o tym, z kim chodziła do przedszkola, zobaczmy. To był taki wpis pani Krystyny Pawłowicz. Panią Krystyjandę znam od przedszkola w Ursusie. Zapamiętałam ją z tego, że często wymiotowała. W swej starości znowu żyga. Napisała przyszła wtedy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Ja się bardzo cieszę, że pani Krystyna będzie teraz w Trybunale Konstytucyjnym orzekać, kto z kim w przedszkolu o wymiotach, żygach. Ale z drugiej strony, to jak zwykle będę bronić panią profesor Krystynę Pawłowicz, ponieważ myśmy to zamalowali. Znaczy, tak, a tam były te wymioty właśnie? Nie, zasłoniliśmy, bo tam był jeden z wymiotów pani Krystyny Pawłowicz. Pani Krystyny Jandy, która sobie wzięła zdjęcie zupełnie fejkowe, tak, wiceministra Andruszkiewicza, tak, z jakimś tam naziolem. Tak. I że to niby jest prawdziwe zdjęcie, więc może pani Krystyna Pawłowicz, no jednak powodowana słusznym gniewem, zapalczywym gniewem. Ja się tylko boję, że ten gniew się też w Trybunale Konstytucyjnym ale pojawi. Ale dlaczego? Jak on się pojawi. Jak... Co pan mi tu żyga, panie ministrze? Niekonstytucyjna ta ustawa. Raz. Dobrze, no to Wojtek jest... pokazał, jak może wyglądać posiedzenie Trybunału jak w nowym powinno roku. Wyglądać. Proszę uprzejmie, na razie miałczy nasz sędzia konstytucyjny Trybunału. Wszyscy już miałczy. Bez spinowego, dzwonimy, wracamy za kilka minut. Jeszcze pewnie pachnie państwu w domach te właśnie te pozostałości po barszczu, po krokietach, po pierogach, po rybce. Jeszcze dojadamy te wszystkie ciasta, dopijamy barszcz i suszy, kompot suszu. No ale jak skoro już mówimy o tych klimatach takich około... Kulinaria zdominowały też polską politykę w tym roku. Tak, mówiliśmy o rurkach z kremem, mówiliśmy o tym, że no, różne były potrawy, że Boniek robi te krewetki. Tak. To teraz czas na premiera. Premier, który wrócił z Brukseli prosto na Śląsk, skąd startował w wyborach parlamentarnych. No i premier też potrafił zrobić crazy life. A jednak wolę być w Katowicach niż w Brukseli, muszę powiedzieć. Mam tutaj więcej przyjaciół. I moich, i Polski, i żurek śląski lepszy od belgijskich frytek również. No bardzo to patriotyczne było z perspektywy pana premiera. Tak. Żur od frytek. To jeszcze nie jest ten moment. Było tam też sporo takich, bo to pamiętaj mi, to jest lipiec, tak? Lipiec 2019. Tam sporo tej też takiego, a jednak mimo wszystko szczerości. No tu mam więcej przyjaciół niż w Brukseli. Nie? Tam ktoś z sali mógłby złośliwie powiedzieć, wiemy, panie premierze, nie? Rozumiem. Tak dalej. Ale no, nie, tu pełna szczerość była, ale z drugiej strony te frytki, przesmażone to. Myślisz? Nie wiadomo, kto to smoży. Byłeś kiedyś w Belgii? Byłeś. Byłem. Kto tego parę dni w Brukseli byłem. Kto tego oleju tam dolewa? Ja byłem naprawdę raz na meczu Legii w Belgii. Tam też jedliśmy frytki. Tak. Zresztą, czego my tam nie jedli, wtedy to inna rzecz. To może, bo to przed 23. A dobre były te frytki. Nie smakowały. Ale czy, dobrze, Marcin, to, że były dobre, okej, okay, ale co jest lepsze? To chyba żur jest lepszy. No żur to żur. No żur to żur. No i pan premier... Jako emanacja. Czyli pan premier lubi i Brukselę, i Katowice. Czyli on nie jest tak, że on gardzi nie. Brukselą. Po prostu woli Katowice. No, całkiem i węgiel od... Węgiel.
i Wungiel przywieźli. Będzie wojna. Tak, będzie wojna. Dobrze. Inna sprawa, że niezły wynik pan premier. Zrobił wynik. Zrobił. Pociągnął kampanię PiSu. PiSowi, temu PiSu. No, temu PiSu. Wygrali, ale wygrali i tak, teraz o włos. No. Dlaczego? Od razu. Znaczy, dlaczego o włos? Był rekord trzeciej RP, był. Ale paradoksalnie wygrali o włos tę samodzielną większość. Tak. No i teraz jedni mówią, że był sukces, drudzy, że sukcesu to mógł być większy. Drodzy państwo, uważam, że był wspaniały sukces i tylko troszkę większym sukcesem był benefis Zenka Martyniuka. No to pięknie. O Zenku Wojtek się Zenka nie może doczekać, nie. Ale raz jeszcze przypominamy, we wtorek wyjątkowo sylwestrowe wydanie magazynu Bez Spiny. Na razie jeszcze w klimacie poświątecznym, podsumowującym rok, przypomnijmy sobie, bo to był też rok Lecha Wałęsy. Tych wypowiedzi dużej było tyle, mierze, tak. Tak, że tak. Gdybyśmy teraz mieli to państwu pokazać, to cały odcinek, całe dwa odcinki by tylko o tym były. I tak. Teraz pytanie, czy Lech Wałęsa może być patronem tego odchodzącego już roku, tym bardziej, że wydał książkę razem z Leszkiem Balcerowiczem i Kasią Katarzyną Kolendą Zalewską, ranią redaktor z TVN-u. W związku z tym pokażemy krótki filmik, gdzie Leszek Balcerowicz i Lech Wałęsa podpisywali książki. Ja na uczę kapitalizmu, proszę pana. Ja biegałem na średnich dystansach. Tak, ale... Kapitalizm to szybkość, pan. O! Na ostatniej? O! No. Trzeci, zero, sześć. No i Lech i Leszek dostali brawa. Tak, ale powiem ci, muszę ci powiedzieć, że tam zmniejszała się ta liczba książek. To mniej więcej tak w początkiem lat 90. Poparcie Lecha Wałęsy. Zmniejszało się poparcie Lecha Wałęsy, zmniejszało się poparcie Leszka Balcerowicza i zmniejszał się majątek narodowy. Składniki majątku narodowego. Słuchaj, oni to tak. No ale wie, ja rozumiem, że Lech Wałęsa z podpisywaniem kwitów różnych. Czasem nie patrząc, czasem nawet nie co, patrząc co, to nie on miał doświadczenie. Tak? Ale Balcerowicz. W 70. też. Latach. A czy Balcerowicz podpisywał inne kwity prywatne. Prywatyzujące. Prywatyzujące. Czyli tutaj wiesz, tam cyk, tak, PGR, ja na razie, nie. Tu jeszcze coś, fabryka nie. Tam jakaś, dobra, jest, to tak. Energetykę już mamy, załatwioną teraz górnictwo, nie? I cyk. I won, i nas tam nie zdążyli Francuzów, ze służbą zdrowia do końca nie. I z paroma... I dlatego mamy problemy ze służbą zdrowia. Jakby to w cholerę sprzedali... To by było spokój. Ludzie by tak umierali se elegancko bez służby zdrowia, a służba zdrowia zarabiałaby tam pieniądze. Dla innego. No, no pieniądze, i pięknie. No. Piękny, my złośliwie pytamy za internautami, jak szybko podpisuje kwity Lech Wałęsa, no bo że ale pan prezydent już... lubi podpisywać, to niestety wszyscy już, to już wiemy i profesor za Cenckiewicz, i Gontarczyk, Gontarczyk, tak. Prawda, już pokazali to. Pokazać, tak. Myślę, że tu te kwestie mamy chyba rozwiązane, chociaż nie wszyscy w to wierzą. No to jak w UFO. Niektórzy po prostu nie wierzą, jak ale tutaj są Lechu Wałęsie, pamiętaj, jak Lech Wałęsa, że Lech Wałęsa odbierał, to UFO wierzy. Odbierał z UFO różne tam sygnały. No to był rok Lecha Wałęsy. Tak. Próbował mu stawić czoła, nadążyć za prezydentem Lechem Wałęsą Jan Krzysztof Ardanowski, od czasu do czasu wywołując burzę. A to o bimberek, a to o naleweczki, a to o mięso z bobra, bo i tutaj było dużo sporu. Wystąpię, podejmę decyzję o uznaniu bobra i żubra jako zwierząt jadalnych. A jeszcze jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma ponoć właściwości afrodyzjaku, no to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy. No bo jest problem. Skończy się problem bobrów, bo je zjemy. Z bobrami, tak? Jest problem generalnie, bo one tam często zalewają te okoliczne, tak, łąki. Dobra. I teraz pytanie, czy na przykład taki pan minister Ardanowski, albo prezydent Lech Wałęsa, albo nawet prezes Kaczyński, tak, czy oni na Wigilię sru bobrzyka se tak walną? Znaczy wiesz, no to jest problem, no bo jak już jesteśmy przed 22, jesteśmy. I trzecią, nawet czy musimy być ostrożni, no ale wydaje się, że jak jeden czy drugi minister zje takiego bobra, ogona, płetwę, płetwę bobra, no to potem to ma power. Jezus Maria. Ma power, nie? Jak on pójdzie do tego jak Sejmu. Jak on przeleci ten Sejm po tym bobrzym, znaczy przez Sejm, chciałem powiedzieć oczywiście, po tym bobrzym ogonie, to panie, to tylko wióry lecą. Tylko z tej puszczy wióry lecą. Tam, bo też prawda? Jest pytanie właśnie o te żubry, bo tam minister Radnowski mówił, że bobry, ale też, że żubry, ale ja to myślałem, że chyba żubry to już bardziej przy żubrówce, tak? O to chodziło panu. A i ciekawe, jakby smakowała bobrówka. Bobrówka.
No. Żubrówka, niektórzy wiedzą, ja nie wiem, bo ja jestem całkowitym abstynentem, ale może inni wiedzą, jak bobrówka. Bobrówka, no bobrówka. To jest może dobry pomysł na biznes, bobrówka. Nie? Taki wiesz, płetwa bobra. Płetw. I... Tak. I ten, i cyk tutaj, i cyk. Banderolka. I że nie tylko, że akcyza, i nie tylko w beret, że bije, bije w beret, gdzie trzeba. Ale w inne tam części też bije. To jest pomysł na biznes. No doskonały. Szanowni państwo, proszę tego nie autoryzować. Nie. My już ten zaklepujemy. Już zaklepujemy, tak. Jedziemy zaraz do tego wszystkiego, co tam się co tam trzeba, tak. Podpisuje dokumenty. Dobrze. Był ten czas kampanii wyborczej. Było dużo spotów. Jedni śpiewali, drudzy tańczyli, trzeci błagali i no, o głosy. Pan minister Karol Karski tylko o te głosy nie żebrał, wywalczył euromandat, no i został ponownie europosłem dzięki takim klipom jak ten. Kiedyś o interesy Polski w Europie zabiegano różnymi sposobami. Dziś w Parlamencie Europejskim walczymy o sprawy ważne dla naszych obywateli. O pomyślność naszego narodu. 26 maja odbędzie się bardzo ważna bitwa. Zadecydujemy, jaka ma być Polska na arenie europejskiej. Skuteczna czy spolegliwa? Ja wybieram Polskę skuteczną i odważną. Polskę będącą sercem Europy. Razem wygrajmy dla Polski. Proszę o państwa głos. Karol Karski. I te bidne krzyżaki porżnięte jak niebożęta. Ale wiesz, to tyle było śmichu, że taki spocik. A to wygrał? Wygrał. Że jaki kraj taka gra o tron, nie? Że to tu Wiedźmin taki... Że taki trochę polski ale słuchaj, Netflix zamiast rozpisać, rozszerzyć tę historię, nie? Nie dość, że on tam pomordował już tych krzyżaków, puścił dwa zamki z tym, czelać, prawda, narżnął jak świniaków i dalej to rozszerzyć. I mielibyśmy wspaniały no, polski... Złośliwi mówią, że to oni tam w Brukseli też się narżynają jak tak? Świniaki, no. Aha, tylko tak to nie profesor wieczorem Karski. W knajpach brukselskich. Tak, a to nie profesor to nie wierzę. Pan profesor to wtedy to jest czyta... jest biesiada. Aha, w tę stronę. Ja myślę, że czyta Platona na przykład. Tak. Albo te o walkach rycerskich. No, wiesz, na przykład. Potop, nie? Albo von der Leyen. Ho, siadajcie niewiasto. Płocha, prawda, nie? Tak. I te dwa nagie miecze mamy. I te dwa nagie miecze mamy. I tu Ursuli, jako potopkini krzyżaków, prusaków. Tak. No były takie spoty. Tych spotów znowu było dużo. Euroduszek był, pamiętasz? Jak śpiewał disco polo. Ale wspaniale. Były też kwestie takie już czysto satyryczne. Tam taka pani posełka z tego, z PSL-u tam, prawda, tak. Był i policjant takie był. Takie rancho robiła. I babcia taka była. No tak, i sąsiad. Był też Paweł Kukiz, który najpierw był sam, potem już był razem z Władkiem Kosiniakiem w ramach PSL-u. Tak czy inaczej, był taki moment, kiedy Paweł jeszcze grał ostro. Jeszcze był takim twardym rock'n'rollowcem z zaciśniętą pięścią. Jeszcze w zielone pięścią. Gramy było. Jeszcze, takie. Teraz nie, teraz w zielone. Wtedy jeszcze w zielone nie grał. Grał bardzo ostro. No i czasem wychodząc poza taki przyzwoitości margines. Kukiz wściekły na Biedronia. Kapitał polityczny to zbijasz ty i twój żonomąż na wrzaskliwych pedaliadach i agresywnym ateizmie. Żonomąż na wrzaskliwych pedaliadach. Żonomąż. No, były takie historie. Paweł no, czasem odpinał wrotki na Facebooku. Odpinał. Ale potem mówił, że mu odpieli... Że to piątek, żeby darować. Tak. No, darujemy winy przy świętach wszystkim tak, politykom, od lewa do prawa. Tak jest. No, ale ta wrzaskliwa pedaliada, była ta wrzaskliwa partia Roberta Biedronia, ona się skończyła. To ona się rozpuściła, wiesz. Ona trwała krócej niż wiosna, kalendarzowa. Tak, szybko prawda. Przyszło lato, zabiło tę wiosnę, rozpłynęła się ta wiosna w SLD. Czyli co zostało? Wrzaskliwość została, bo ostatnio słyszałem śmiszka pana Krzysztofa, który jest żonomążem, żonomężem. Oczywiście jest. Literackość od Pawła Kukiza. I ja widziałem, że on tam targał nowelizację, proszę ja ciebie, no rozumiem. Tych kwestii dyscyplinujących, kagańcowych, jak niektórzy mówili, kagańcowych. I tam była taka wrzaskliwa, ale czy pedaliada od razu? Ja nie wiem, co to znaczy pedaliada, też chyba nie chcę wiedzieć. Nie wiesz? Piszcie państwo w komentarzach, co to jest, bo może wy wiecie, my nie za bardzo, nie? Może Paweł Kukiz się odezwie. Panie Pawle, bo to też trudno kontakt z panem ostatnio.
ostatnio. Pawle, wróć. Ciężko, ciężko. Wróć, wróć, Polska czeka. Dobrze. Ale tu my zawsze czekamy. Mówiliśmy o tym, że w trakcie świąt telewizja rządowo-publiczna dała piękny show Zenka Martyniuka, pana Zenona. Nawet jego mama była, było naprawdę pięknie. No ale skąd się wzięła ta moda na disco polo? Trendsetterem, jak zwykle, Jarosław Kaczyński. Czy do końca tak było? No właśnie, zobaczmy ten materiał. Dlatego bardzo przepraszam, bardzo bym tu chętnie był, bardzo chętnie bym wysłuchał tego koncertu, który tutaj ma być. Naprawdę. I to nie jest tak, że ja nie znam tych piosenek, może nie wszystkie, ale wiele znam. Także proszę państwa, i wcale się tego nie wstydzę, bo to tylko ludzie, którzy mają kompleksy, się takich rzeczy wstydzą, a ja kompleksów nie mam. Dobrze, że pan prezes kompleksów nie ma. Nigdy bym to wiemy, nie podejrzał, że nie ma, tak. Bo to był wtedy koncert, no nie Zenka Martyniuka na konwencji PiSu, tylko tego pana Świeżyńskiego. Tak jest. Który z PSL-u kiedyś był. Potem z Bajerfurzył do PiSu. No nie wiem, czy to PiSu, no wiesz. W orbitę. Na pewno grał na koncercie po takich tam konwencjach pisowskich. No tak. I pan prezes też chciałby też uczestniczyć, chciałby. No ale że czas Polska wzywa. Wzywa, trzeba jechać. Ale nie? Zobacz, pan prezes jednak kompleksów nie ma. Nie ma. Bo to jest tak, że jednak wiesz, tutaj niektórzy się wyzłośliwiają, że centymetrów brakuje, że coś tam wzrostu, ale disco polo jednak łączy. No, disco polo łączy i wzrost łączy. Przypomnę, że Napoleon też nie należał do... Też słuchał disco polo. Dobrze. I też pięknie, czasu, Wojtku, pięknie to zrobiłeś. Polo. Jedziemy tak. Dalej. Ale to jak materiał w wiadomościach, nie? To, o, proszę. No, widzę, że masz nową fuchę na oku. Dobrze, lecimy dalej. Z Jarosława Kaczyńskiego przenosimy się do Mariusza Błaszczaka i jego zainteresowań disco polowych. A od kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości lubi słucha disco polo? Pamiętam, że w swojej książce sprzed kilku lat wspominał prezes Kaczyński, premier Kaczyński o tym, przypominam sobie, że jednak prezes Kaczyński mówił o tym, że bardzo ceni muzykę klasyczną, zwłaszcza Chopina. Tak, też, że był że zainteresowany. Beatlesów słucha, ale że o disco polo to nie słyszałam. Że był zainteresowany również tą kategorią muzyki. Ja myślę, że to bardzo miło, kiedy możemy sobie razem pośpiewać. Taki charakter ma ta muzyka, właśnie to jest muzyka. To jest nawet było takie kiedyś pojęcie użyte, piosenka biesiadna. Myślę, że bardzo miła. Bardzo miła. A to nie jest takie upodobanie. Tak, a pana ulubiona piosenka zespołu Bach? No właśnie, teraz jest tak, że prezes słucha, Mariusz słucha, wszyscy słuchamy. Jeżeli prezes słucha, to i Mariusz słucha. Jak Mariusz pan słucha, to schodzimy niżej. Pan minister obrony, całe wojsko. Całe wojsko słucha. Kiedyś marszowe były piosenki. Nie? Przy Grochówce teraz Zenek. Na przykład, a Zenek. Pięknie, tak dobrze. Jeśli chodzi o disco polo i spoty, to był też taki czas protestu nauczycieli Ostrego. No i wtedy też było dużo takich różnych huncfotowych, biesiadnych pioseneczek. Do góry, zielony ma garniturek i czapkę i sandały, zielony, zielony jest cały. To było tak najbardziej... I tego się bał cały obóz rządowy. To było i tak najbardziej profesjonalne, bo oni się przebierali za świnie, za krowy, za wszystko. Bili w te bębny, za zebry. Absolutnie. Nauczyciele, rząd przeczekał nauczycieli. Za gimbusa się przebierali. Matko, co tam się nie działo? Tak, rząd wygrał. Jak z perspektywy czasu się na to patrzy, tylko powaga nauczycielska tak... No stopniała mocno. Był ostrożny teraz. A szkoła też już w ogóle. Już, tak. Dobrze, to ostatnia sprawa. Kosiniak-Kamysz, Władysław, zobaczmy jeszcze rzutem na taśmę. Kościół katolicki w Polsce, w którym pan chce chrzcić dziecko, obciążony jest niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi i opętany walką o pieniądze i o wpływy. Pan po takich słowach Leszka Jeżdżewskiego bije brawo. Moje gratulacje. Bić brawo to ja mogę z Zosią w kosi łapci, jak troszkę podniesie, a nie komuś, kto niszczy wspólnotę. No właśnie, no i co, bił to brawo, czy nie bił? Dalej ja nie wiem, bije, już w końcu. Ale on dalej bije kosi łapci. Kukizowi teraz, tak, z Zosią. Jest Zosia Kukiz. Gorzej, jak on tam puści tej Zosi piosenki Kukiza o wirus SLD, jak ja was nienawidzę, ale to... jak ja wami chcę. A może puści taki niedawny kawałek, jeszcze jak mówił o mafii, prawda? Miasto budzi się, drodzy państwo, miałczymy, dzwonimy we wtorek, sylwestrowe wydanie już teraz zapraszamy, Wojciech Biedroń, Marcin Fiołek. Do zobaczenia.